Afera tzw. taśm Kaczyńskiego, którą przed kilkoma dniami rozpoczęła Gazeta Wyborcza, trwa, lecz niewiele wskazuje, by zapowiedziana przez dziennikarzy bomba odniosła pożądany skutek. Wbrew oczekiwaniom nie odbyły się wielotysięczne demonstracje, a rząd PiS nie wydaje się dotknięty rewelacjami dotyczącymi spółki Srebrna. Co więcej, portal Agory już przeprosił za swoje krytyczne publikacje o prezesie. Gazeta Wyborcza, publikując zapisy rozmów z negocjacji dotyczących budowy 290-metrowych wież w centrum Warszawy, które z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem prowadził Jarosław Kaczyński, wywołała spore, lecz niedostateczne do zmiany politycznego krajobrazu, poruszenie. Przeciwne prezesowi PiS media oskarżyły go o szereg przestępstw korupcyjnych, które miały zostać udowodnione na nagraniach. Mało tego, grupa posłów PO złożyła już doniesienie do prokuratury w tej sprawie. To samo zrobił Birgfellner, którego mecenasem jest Roman Giertych. Austriak skarży się, że nie otrzymał 9 milionów euro zapłaty za prace przeddeweloperskie, których się podjął, jak wynika z nagrań, szef Zjednoczonej Prawicy żądał faktur, by wypłacić pieniądze. Sam Kaczyński w odpowiedzi na oskarżenia, które stawiają mu media i politycy, zapowiedział wystosowanie pozwów. Jak na razie wystosował kilka wezwań przedsądowych, w których zażądał przeprosin. Jedno z jego życzeń zostało już spełnione. Gazeta Wyborcza rozkręciła aferę, Gazeta. PL przeprasza. Jarosław Kaczyński pomimo licznych zarzutów, które zostały już nawet skierowane do prokuratury, zapewnia, iż nie złamał żadnych przepisów, a przypomnijmy, że chodzi naprawdę o poważne przestępstwa. Przeciwnicy prezesa PiS utrzymują, że dopuścił się on płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień poselskich i poświadczenia nieprawdy w zeznaniach majątkowych, chodzi o zarzut prowadzenia działalności gospodarczej, o której nie informował. Rozdabliuszczony Kaczyński zaczął domagać się przeprosin, których zażądał jak na razie od Gazety Wyborczej, Ryszarda Petru i Gazety. PL. Od portalu należącego do Agory już je otrzymał. Dziś nad ranem zostały opublikowane na stronie. Portal gazeta.pl przeprasza pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 29 stycznia 2019 roku r. w jednym z artykułów napisaliśmy przez pomyłkę, że Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, czytamy. Czego jeszcze żąda prezes PiS? Oprócz przeprosin wspomniane strony zostały wezwane do uiszczenia odpowiednich kwot na cele dobroczynne. Ryszard Petru na przykład, jeśli zdecyduje się pójść z Kaczyńskim na ugodę, nie tylko go przeprosi, ale też wpłaci 10 tysięcy. Złotych na hospicjum. Jarosław Kaczyński chce tego także od Agory. W jej przypadku chodzi o 30 tysięcy.
zł na schronisko dla zwierząt w Celestynowie. Brak jest jednak informacji na temat tego, czy faktycznie doszło do wpłaty. Nie wiadomo także, czy Gazeta Wyborcza zamierza skonfrontować się z prezesem i przeprosić go.